Proszę Państwa, no tak, rzeczywiście się zajmuję mikrobiotą, probiotykoterapią, więc siłą rzeczy powiem Państwu o bakteriach Hermansii mucinifili, o której bardzo głośno w ostatnich miesiącach i latach, która zwana jest bakterią stulatków, ale zanim to zrobię, będę chciała Państwa przekonać, że mikrobiota jelitowa w ogóle ma wpływ na to, jak się starzejemy. Mikrobiotę jelitową od kilku lat w zasadzie nazywamy naszym dodatkowym narządem, którym mamy. To tak jakbyśmy mieli w brzuchu małe zwierzątko, które jest cały czas aktywne metabolicznie i cały czas produkuje różne związki. Będą to metabolity, różne witaminy, będą to te metabolity korzystne, takie, o których mówiła już dzisiaj Maja, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, ale mikrobiota może nam podrzucać do naszego krwiobiegu metabolity. I też Maja o tym wspomniała, takie jak na przykład TMA, tak? Trimetyloamina, która będzie przekształcana w związki wywołujące miażdżycę. Także bardzo mocno to, kto gości w naszych jelitach i kto tak naprawdę z produktów, które my wrzucamy do rury przewodu pokarmowego, nam serwuje, później przetwarza te rzeczy i serwuje nam posiłki. Ważne, kto nam gotuje w tych jelitach, kto nas karmi, bo szacuje się, że ponad nawet 1/10 tego, co my wchłaniamy do krwiobiegu, to są produkty przemiany materii bakterii. Druga bardzo ważna rola mikrobioty to jest związana z barierą jelitową, czyli tak naprawdę największą powierzchnią, z jaką my się kontaktujemy ze światem zewnętrznym. To jest ponad 30 metrów i można powiedzieć, że mikrobiota jelitowa, ta dobra dla nas, z dobrym składem, jest jak, nie wiem, Chuck Norris był strażnikiem Teksasu, tak? To tutaj mamy strażnika naszej bariery jelitowej. Ja nie będę tych mechanizmów opisywała, ich jest kilka, ale rzeczywiście to mikrobiota bardzo mocno decyduje, w jakim stanie jest nasza bariera jelitowa, czy ona będzie przepuszczać toksyny, czy będzie przepuszczać antygeny, czy do naszego organizmu będzie się dostawało tylko to, co chcemy, czy może substancje, których absolutnie w naszym krwiobiegu nie chcemy mieć. Czy starzenie ma związek z mikrobiotą? Zdecydowanie tak. I proszę Państwa, to też już dzisiaj wybrzmiało. My możemy bardzo różnie się starzeć. Jedną rzecz to jest wiek chronologiczny. Zegar nam wszystkim tyka, prawda? A drugie typ starzenia to jest starzenie to faktyczne biologiczne, które może być bardzo różne u każdej osoby. I przecież możemy, życzmy sobie tego, żebyśmy tak jak ten pan po prawej stronie, po lewej stronie slajdu, byli w wieku 90 lat sprawni, wysportowani, w świetnej formie i biologicznie starzeli się wolno, ale możemy mieć 50-60 lat i mieć zespół metaboliczny, cukrzycę, nadwagę, otyłość i z zadyszką wchodzić na pierwsze piętro. I okazuje się, że kiedy zaczęto badać mikrobiotę tych osób, które się tak właśnie biologicznie wolno starzeją, to okazało się, że ona jest różna od mikrobioty tych osób, które się starzeją szybko i które chorują na różne choroby. Przede wszystkim ta mikrobiota zdrowa jest bardziej zróżnicowana. Tam mieszka dużo więcej różnych gatunków i ona generalnie promuje taką odpowiedź immunologiczną, która jest, można powiedzieć, antyzapalna. Generalnie promuje ta mikrobiota zdrowe starzenie. Ta mikrobiota jest w stanie produkować dużo substancji, które na przykład będą wiązać wolne rodniki, które mają działanie antyoksydacyjne. To są właśnie witaminy, te kluczowe z grupy B. Duża ich część jest produkowana przez mikrobiotę. Ale jeżeli mamy znowuż stan zapalny i tą mikrobiotę w tak zwanej dysbiozie, to jest takie ogólne pojęcie, którym określamy właśnie zachwianie równowagi mikrobioty jelitowe, ale przede wszystkim dużą ilość gatunków patogennych wtedy, które mogą niekorzystnie wpływać na barierę jelitową i zmniejszenie ilości tych bakterii, które są korzystne dla zdrowia, ten stan będzie promował stan zapalny, a stan zapalny będzie z kolei promował niezdrowe starzenie się, no bo to tak jak już tu wybrzmiało w poprzedniej prezentacji,
racji, nikt z nas nie chce żyć długo. Freddie Mercury śpiewał Who Wants to Live Forever, no właśnie, miał na myśli pewnie te osoby z wszystkimi tymi schorzeniami, prawda, bo jeżeli mamy być zdrowi, to chcemy żyć długo. Natomiast bariera jelitowa jest kluczowa dla tego procesu zapalnego i to, w jakim on jest stanie. I w starszym wieku, okazuje się, badania pokazują, że około 65 roku życia u ludzi, u myszy, będzie to 20 miesięcy, myszy żyją mniej więcej 3 lata, ta bariera jelitowa się rozszczelnia i spada alfa różnorodność mikrobioty i układ immunologiczny w związku z tym na to reaguje i zaczyna podlegać charakterystycznym zmianom. Zwróćcie Państwo uwagę, układ immunologiczny jest bardzo ważny, bo on nas w środku broni, on reguluje, on zamiata będzie komórki nowotworowe, tak? Jak on jest obciążony od strony jelit, no to nie zajmuje się procesami naprawczymi, tak jakbyśmy chcieli. To trochę tak upraszczam, ale żeby to było dla Państwa w pełni zrozumiałe. I taka utrata integralności bariery jelitowej powoduje powstanie przewlekłego, ogólnoustrojowego stanu zapalnego, związanego między innymi, bardzo dużo się mówi o takim antygenie pochodzenia bakteryjnego. Wszyscy go mamy, można powiedzieć, pół brzucha, bo 50% bakterii gramu jennych ma lipopolisacharyd. Ale jeżeli bariera jest rozszczelniona, to on się dostaje do naszego krwiobiegu i wywołuje bardzo taki, może być nisko nasilony, ale jednak przewlekły stan zapalny. Jeżeli wstrzykuje się go na przykład myszom, to wywołuje stany lękowe. Poziom lipopolisacharydu podwyższony jest u osób z chorobą Alzheimera, z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Wpływa na miażdżycę, wpływa na rozwój insulinooporności. Także jest to naprawdę coś, czego we krwi nie chcemy mieć. No i generalnie taki stan zapalny oczywiście przekłada się, jak pokazują badania, na metabolizm negatywnie oczywiście, bo sprzyja tyciu, na gęstość kości, siłę, tolerancję wysiłku, układ naczyniowy, na funkcje poznawcze i na nastrój. I badania nam wyraźnie pokazują, że ten przewlekły stan zapalny, nawet taki subkliniczny, jest silnie powiązany z tak zwanymi age-related disorders, czyli chorobami związanymi z wiekiem, metabolicznymi, sercowo-naczyniowymi, neurodegeneracyjnymi, tak jak choroba Alzheimera, sprzyja też osteoporozie i nowotworom. I można by sobie pomyśleć, no dobrze, no ale ten stan zapalny może pochodzić, może mieć różne źródła, prawda? Nie tylko mikrobiota jest tutaj kluczowa, a może jednak jest. Pokazują to doświadczenia z transferem mikrobioty, gdzie pobrano mikrobiotę od starych myszy i przeszczepiono ją do młodych myszy jałowych, czyli takie specjalnie hodowane myszki, które nie mają w ogóle mikrobioty. I co się okazało? Że ten przeszczep wywołał u tych myszek młodych stan zapalny charakterystyczny dla wieku podeszłego ze wzrostem miana cytokin prozapalnych. Bardzo fajne też doświadczenia wykonuje się właśnie na muszkach owocowych i tu też nawiążę do tej poprzedniej prelekcji, dlaczego my w ogóle badamy to na zwierzętach, bo tutaj było pokazane, prawda, że na ludziach tych badań brakuje, które by potwierdzały, że na przykład możemy przedłużać ich życie. No, ciężko by było zwerbować, proszę Państwa, grupę badawczą, która by pozwoliła się zamknąć na kilkadziesiąt lat w klatkach i karmić tą samą karmą, prawda, i byśmy podawali jakieś interwencje, prawda, na przykład resweratrol komuś przez 20 lat, a komuś innemu placebo. No, komisja etyczna się nie zgodzi, a na zwierzętach możemy badać te mechanizmy, które za tym stoją, bo możemy taką mysz później na przykład po badaniach badać jelito, skład, prawda, różne geny i tak dalej, ich eksperymenty. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o muszki, bardzo ciekawe doświadczenia, tak zwany test Smerfa, który służy do oceny przepuszczalności bariery jelitowej. I w tym teście Smerfa podaje się barwnik niebieski, który jest nietoksyczny i który wchłania się do krwi dopiero wtedy, kiedy ta bariera jelitowa się rozszczelnia. Sam ten barwnik też sprawdzono, że nie jest toksyczny i nie wpływa na procesy starzenia się. I okazało się, że ten test Smerfa jest właśnie takim markerem wieku biologicznego, ponieważ odsetek Smerfów w populacji tych muszek wzrasta z czasem. Każda muszka
przed śmiercią ma rozszczelnione barierę jelitową i każda muszka staje się właśnie w tym teście niebieska. I tak jak widzicie Państwo na tym wykresie, młode muszki, prawda, to tylko może jakaś z powodu stresu, prawda, rozszczelniła jej się bariera jelitowa, bo stres też rozszczelnia barierę przewlekłą i zmarło jej się wcześniej. Później dalej ten odsetek muszek, które umierały, jest coraz więcej, ale zawsze mniej więcej na 2 dni przed śmiercią muszki rozszczelnia się bariera jelitowa. To jest wysokie ryzyko wzrostu śmiertelności, spadek energii, ruchliwości, zmniejszona płodność i stan zapalny u tych muszek. Ostatnia rzecz, na jaką chciałam zwrócić uwagę, to śluz. To jest element bariery jelitowej, bardzo ważny element. My, proszę Państwa, produkujemy, każdy z Państwa, około 10 litrów śluzu dziennie. Także trochę energii na to zużywamy, bo ten śluz chroni, oczywiście wchłaniamy zwrotnie później, proszę się nie przestraszyć, wchłaniamy tą wodę, prawda? Ale chodzi o to, że my chronimy barierę jelitową w ten sposób, izolując nas od właśnie antygenów, patogenów, żeby się nie wchłaniało to, czego nie chcemy do krwi. To jest nasz izolator. I ilość tego śluzu będzie zależała od mikrobioty jelitowej, bo ona stymuluje komórki kubkowe. My produkujemy komórki kubkowe naszego jelita, ale pod wpływem właśnie między innymi bakterii jelitowych. I proszę zobaczyć, u młodych tutaj akurat myszy porównywano ilość, grubość tej warstwy śluzowej, jak ona jest duża w stosunku do myszy, które są stare, i to zarówno płeć męska, jak i żeńska. I jak widać u panów myszów, ta bariera, ta ilość śluzu jest jeszcze bardziej ścieńczona. Może to jest jakaś odpowiedź na to pytanie, czemu mężczyźni statystycznie żyją jednak krócej. No i mamy naszą bohaterkę, Akkermansię. To jest, proszę Państwa, bakteria komensalna. To nie jest probiotyk taki, który znajdziemy w na przykład kiszonkach czy jogurtach. To jest mieszkaniec jelit człowieka, ale też na przykład niektórych zwierząt. Konie, pytony, myszy też tą Akkermansię mają. I proszę Państwa, jak się rodzimy, to jej nie mamy, ale później następuje stopniowa kolonizacja. Średnio u osób dorosłych to jest 2-3% naszej mikrobioty. Można by powiedzieć mało, prawda, tej Akkermansii. Ale ona mieszka w kluczowym, strategicznym miejscu, bo Akkermansia kolonizuje właśnie śluzówkę przewodu pokarmowego i sprzyja też produkcji, jak później zobaczymy, właśnie tego śluzu między innymi. Akkermansii mamy 2-3% mniej więcej każdy z nas, chociaż różnice mogą być nawet 10-krotne w zawartości Akkermansii między poszczególnymi osobami. I zafascynowano się tą bakterią, ponieważ zobaczono, że 100-latkowie, między innymi z tego powodu, mają tej Akkermansii dużo, dużo więcej. Te osoby, które dożyły tak późnego wieku, niż statystycznie jest jej w populacji. I rzeczywiście ile więcej? Mniej więcej 2,5 raza, a nawet więcej stulatkowie mają niż standardowo osoby dorosłe Akkermansii mucinifili. I jeśli spojrzymy właśnie na to starzenie zdrowe, czyli w grupie osób, które nie mają nowotworów, chorób płuc, cukrzycy, nie przeszły udaru mózgu, nie mają zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, tej Akkermansii na tym wykresie, on tego nie oddaje, bo to jest logarytmiczna wartość, ale jest 3 razy więcej Akkermansii mają te osoby, które starzeją się zdrowo. I wiemy też, że u osób, które chorują, nawet młodszych, na cukrzycę, które są otyłe, bardzo często tej Akkermansii jest obniżona ilość. I tu chciałam Państwu pokazać ciekawe badanie akurat na populacji chińskiej. Tutaj poprzedni prelegent mówił o tym, że ci Chińczycy jednak tak nie starzeją się, nie są tacy długowieczni, jak nam się wydaje, a ja chciałam Państwu pokazać prowincję Hainan, która akurat jest taką wyspą długowieczności, między innymi też w Chinach, i tam jest największy odsetek w ogóle osób długowiecznych przypadających na tych bodajże 18 osób na 1000, to są osoby powyżej 100 roku życia.
życia, więc dlatego tam trafiła grupa badawcza, bo łatwo było tych stulatków zrekrutować do badania. 75 osób zrekrutowano, badanie trwało 15 miesięcy, no i przez te 15 miesięcy ci stulatkowie codziennie oddawali badaczom swój stolec, taka przygoda w jesieni życia. I proszę Państwa, okazało się, że część z nich zmarło. No to byli ludzie w podeszłym wieku. 20 osób zmarło i u tych stulatków, którzy zmarli, około 7 miesięcy przed śmiercią doszło do znacznego spadku ilości 8 gatunków bakterii. I wśród tych 8 gatunków właśnie między innymi Akkermansia muciniphila. Hipoteza, którą postawili badacze, to jest taka, że zmiany w mikrobiocie mogą wyprzedzać wystąpienie objawów klinicznych, pogorszenia stanu zdrowia. Trochę nam to przypomina właśnie te muszki owocowe. Czy Akkermansia, jeżeli byśmy chcieli ją podawać, suplementować, może być takim eliksirem młodości? Szukamy odpowiedzi na to pytanie. Badania na ludziach, tak jak mówiłam, będą trudne do przeprowadzenia. Natomiast mamy na ten moment już badania na zwierzętach świetnie opublikowane, bo między innymi w Nature. I jak widać, wydłuża życie. Podawanie, suplementacja Akkermansii jest w stanie wydłużyć życie. I też to, co zaobserwowano, proszę zobaczyć, jak duży jest wzrost grubości warstwy śluzowej, czyli najprawdopodobniej będzie stać za tym to, że poprawia ta Akkermansia funkcję bariery jelitowej, o czym też świadczy, to nie jest jedno badanie, to jest kilka badań, ja z nich wyciągnęłam po prostu wykresy, tych badań jest w ogóle znacznie, znacznie więcej, ja pokazałam tylko przykładowe. Obniżenie stanu zapalnego, czyli spadek poziomu lipopolisacharydów w osoczu po podawaniu Akkermansii. I proszę Państwa, z czego to wynika? Jakie są supermoce Akkermansii? Szuka się cały czas odpowiedzi na to pytanie, ale kluczowe wydaje się być białko AMOC 1100, które Akkermansia ma na swoim grzbiecie, można powiedzieć. To jest białko jej błony śluzowej. I AMOC 1100 poprawia integralność bariery jelitowej. Nawet gdy podawano tylko sam AMOC wyizolowany z tej bakterii, to takie efekty w badaniach przedklinicznych uzyskano. Też zwiększa ilość komórek kubkowych produkujących śluz. No i tutaj to jest najbardziej zaskakujące. Okazuje się, że AMOC 1100 jest w stanie też nasilać lipolizę i hamować lipogenezę. I to jest obszar, gdzie w tej chwili Akkermansię stosuje się w największym stopniu w terapiach jako wsparcie dla procesu odchudzania się, co jeszcze Państwu pokażę. Natomiast wszystkie te informacje nie miałyby kompletnie żadnej dla nas użyteczności, gdyby nie profesorowie Kani i DeVos, ponieważ Akkermansia jest organizmem beztlenowym. Jeżeli ją wyjmiemy z jelit, to po 24 godzinach ginie. I to był jeden problem do rozwiązania, żeby ją gdziekolwiek wdrożyć do suplementacji. Drugim problemem było to, że nie dawało się jej namnażać, bo brakowało odpowiednich pożywek. Ten problem właśnie profesorowie Kani i DeVos rozwiązali. W tej chwili już jesteśmy w stanie wytwarzać, jakby namnażać Akkermansię. Nie jesteśmy w stanie kapsułkować jej w formie żywej, bo tak jak powiedziałam, ona ginie po 24 godzinach w środowisku tlenowym. Natomiast rozpoczęto badania nad tym, żeby w sposób kontrolowany ją spasteryzować, bo wiadomo było, że działa białko AMOS. I okazało się, że pasteryzacja tej bakterii w kontrolowany sposób przeprowadzona zabija bakterie, ale nie niszczy białka AMOS, a nawet okazało się, że to białko AMOS najprawdopodobniej staje się bardziej nawet biodostępne. Czyli otrzymujemy taką jakby bakterię, można powiedzieć, w działaniu fortyfikowaną. To jest jakby plus tego rozwiązania, minusem. O co pyta mnie bardzo dużo pacjentów w tej chwili, czy ja będę suplementował tą pasteryzowaną Akkermansię, czy ona mi się w jelitach namnoży. No niestety martwe bakterie się nie namnażają, także ona nie żyje, nie będzie jej więcej, przestajemy suplementować, przestaje działać.
jaka jest różnica między żywą a pasteryzowaną akermansją. Ja Państwu odsyłam, tu jest link, będziecie Państwo mieli slajdy do mojej publikacji, której jestem współautorką i tam jest artykuł bardzo dobrze opisujący wszystkie mechanizmy działania akermansji, bo ja Państwu tylko to wzmiankuję. Natomiast chciałam też powiedzieć, że tak naprawdę ta pasteryzowana akermansja została zatwierdzona przez EFSA i też ze względu na bezpieczeństwo. I jest na pewno bezpieczniejsza niż podawanie akermansji żywej, bo akermansja żywa stymuluje do produkcji śluzu, ale też go podjada. I tak jak te krzywe w kształcie U, mogłoby się okazać, że jeżeli ktoś dosuplementuje tej żywej, gdyby to było w ogóle możliwe, akermansji za dużo, no to mogłaby zdegradować zbyt wiele tego śluzu. Natomiast generalnie tutaj, przez to, że ona jest martwa, nie degraduje tego śluzu, tylko stymuluje komórki kubkowe do jego produkcji. Więc okazało się, że o 30% też właśnie ta pasteryzowana akermansja poprawia wrażliwość na insulinę. Pacjenci, którzy byli otyli, którzy przyjmowali przez 3 miesiące czas interwencji tą pasteryzowaną akermansję, schudli o ponad 2 kg, nie zmieniając diety i nie zmieniając aktywności fizycznej. Żywa akermansja to był niecały kilogram, także mniejsza skuteczność. Zmniejsza obciążenie lipopolisacharydu o ponad 117%. Bardzo duże odciążenie dla układu immunologicznego. Zwiększa też produkcję krótkołańcuchowych kwasów przez inne bakterie w jelitach, bo to, że ona nie będzie produkowała już tych kwasów, to nie znaczy, że nie wpłynie na mikrobiotę, chociażby przez wzrost produkcji śluzu, którym też będą żywić się inne bakterie. To jest wszystko system naczyń połączonych. No i poprawia integralność bariery jelitowej, ponieważ wzrasta ilość śluzu, też trochę wzrasta ilość tej żywej akermansji, którą mamy w jelitach po suplementacji pasteryzowaną. I ostatnia jakby niespodzianka, która wynikła, to jest badanie opublikowane w 2021 roku, gdzie okazało się, że podawanie właśnie tej pasteryzowanej akermansji silniej niż żywa bakteria wpływało na wytwarzanie w jelitach związków, które mają potencjał przeciwstarzeniowy i antynowotworowy. Tutaj chodziło o krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które właśnie wpływają na wytwarzanie GLP-1 między innymi. I spermidynę, która poprawia funkcję bariery jelitowej, też ma działanie antyoksydacyjne, przeciwotyłościowe, przeciwcukrzycowe i przeciwnowotworowe. Również wzrosła ilość 2-hydroksymaślanu, to jest taki kwas, którego na przykład ilość rośnie na dietach keto. Jest to korzystne. Czy żywa, czy pasteryzowana? Uważam, że obie tak naprawdę nam są potrzebne, tylko chciałam to, żeby wybrzmiało, że to są zupełnie inne strategie, bo jeżeli mamy pasteryzowaną, to traktujemy ją raczej jako interwencję i dla zwłaszcza osób z zespołem metabolicznym, którzy się starzeją w sposób niezdrowy sposób, albo można w prewencji. Ja na przykład doszłam do takiego wniosku, jedno z badań, którego nie pokazywałam, pokazywało, że miesiąc czasu suplementacji akermansji już wydłużyło życie myszy. Natomiast no to jest to jedna, miesiąc to jest 1/20 życia myszy. Jakby to przeliczyć na ludzi, to byłoby to 3 lata. Akermansja jest dosyć drogą interwencją, więc ja na przykład biorę 3 miesiące w roku. Tak sobie wymyśliłam, za 50 lat może się spotkamy tutaj na konferencji i może Państwu powiem, czy zadziałało. Natomiast jeśli chodzi o to, jak zwiększyć ilość żywej, wybrzmiały dzisiaj te substancje kilka razy, które zwiększają ilość żywej akermansji. Kurkumina, to będzie resweratrol, to będą kwasy omega, to będą polifenole, czyli pijemy dużo zielonej herbaty na przykład. To będzie berberyna, czyli wszystkie te substancje tak naprawdę, o których mówimy w kontekście anti-aging, one zwiększają ilość akermansji i bardzo serdecznie Państwu polecam, tu zostawię namiary na moje social media, rozmowę moją z panią profesor Stachowską, gdzie obie testowałyśmy akermansję i rozmawiamy, różne wskazówki tam znajdziecie z tym związane na Instagramie, jest ten live zapisany i również pani profesor Stachowskiej znajdziecie darmowego e-booka
jak nakarmić akermansję i tam znajdziecie przepisy, które można wykorzystać z Grzegorzem Zawieruchem z Masterchefa opracowali, które właśnie zawierają te składniki odżywcze, które tą akermansję będą żywą naszą karmić, także warto z tego korzystać. Jeszcze na sam koniec tylko chciałam odnieść się do alkoholu, bo kilka razy padła to kwestia. Absolutnie nie polecam Państwu picia czerwonego wina, dlatego że te najnowsze badania mówią o tym, że niestety alkohol bardzo mocno szkodzi, jeśli chodzi o mózg. I możemy te polifenole naprawdę znaleźć w innych produktach. Ja uwielbiam czerwone wino, ale sok na przykład z granata pięknie podkręca akermansję. Ma bardzo dużo polifenoli. Przerzućmy się na tego typu produkty. Z Zosią Winczeską nagrałyśmy podcast, gdzie mówimy o, można tego posłuchać, też jest link na moich stronach, o wpływie typowo tylko i wyłącznie alkoholu na mózg. Godzinna rozmowa, zachęcam Państwa do wysłuchania i dziękuję za uwagę.